Cześć, witajcie. Mamy piątek, piąteczek, piątunio i zapraszam na klina. Moi drodzy, temat pociągniemy dzisiaj troszeczkę z wczorajszego odcinka, a dotyczyć on będzie pewnych wyobrażeń. Mamy piątek. Myślę, warto znowu tutaj podejść do stoicyzmu. I przeczytamy taki, takie zdanie. Epiktet to powiedział. Ten jest zapaśnikiem rzeczywiście wytrawnym, kto się ćwiczy w walce ze złodnymi wyobrażeniami. Moi drodzy, temat jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Wczoraj żeśmy rozmawiali o tym, że tak naprawdę to wiele się w naszym życiu nie zmieniło poza zabawkami. Nie? Były małe samochodziki, są duże samochody, były cukierki, teraz są telewizory i tak dalej, i tak dalej. I chodzi o to, żeby spojrzeć na to z perspektywy takiej, wiesz, osoby, tak jak patrzymy na przykład na dzieci i one się kłócą o swoje cukierki czy coś, to ty sobie myślisz, że ja pierdzielę, ja bym chciał mieć takie problemy. Kiedy patrzymy na młodzież, młodzież ma inne problemy, sobie myślisz, mając tam 40-50 lat, Większość Twoich problemów to ja bym rozwiązał po prostu w jeden dzień, nie? No, obiektywnie tak pewnie by było. Natomiast ktoś mądrzejszy od nas może spojrzeć na nasze problemy typu nie mnie na wypasione wakacje, yy, ten samochód ma już 10 lat i ogólnie to już, kurde, niebezpiecznie takim jeździć i muszę teraz, wiesz, wziąć leasing na 500 lat, żeby go dociągnąć i się martwisz, zamarciasz, albo ciśniesz w robocie i coś, nie? I tak dalej, i tak dalej. I ktoś mądrzejszy od Ciebie mógłby na to spojrzeć. Kurde, człowieku, Twoje problemy to bym w jeden dzień rozwiązał. I to też jest prawda. Moi drodzy, to mieliśmy w wczorajszym odcinku, tak? Żeby w ten sposób na to spojrzeć. Spojrzeć z perspektywy ducha, czy z perspektywy śmierci, że i tak niczego nigdzie nie zabierzemy. Ale zobaczcie, jakie to robi szkody w życiu. Wiara, wyobrażenie, że... Niewyobrażalne pieniądze yy, są potrzebne do szczęścia, powoduje wojny, konflikty, tak? I wyobrażenie na temat różnych innych rzeczy, one będą zawsze tworzyły kłótnie, tak? Wyobraź sobie, że yy, z tą czy inną kobietą będziesz szczęśliwszy niż ze swoją żoną po 20 latach małżeństwa, i może kiedy pójdzie działanie za tym wyobrażeniem, możesz stworzyć piekło dla siebie. Dla swojej żony, dla tej dziewczyny, z którą tam być może coś kombinujesz, dla dzieci, jeżeli takie masz, rozumiesz. I zauważcie, moi drodzy, że wiara w wyobrażenie, że na przykład taki czy taki dom sprawi, że będę wreszcie szczęśliwy, może spowodować, że będziesz za chwilę zapierdzielał po 12 godzin na dobę, żeby zapłacić 4,5 tysiąca raty na miesiąc. Wiesz. No, myślę, że troszeczkę domek z się przewrócił w ostatnich trzech latach i mam nadzieję, że większość osób spojrzała, że kurde, życie nie jest takie pewne, nie jest takie trwałe i warto o tym pamiętać, nie? Moi drodzy, pamiętajcie, że to nie chodzi o to, żeby usiąść na laurach i niczego nie robić, do niczego nie dążyć, ale żeby pamiętać, że w większości wypadków cele, do których my dążymy, one są oparte o wiarę w nasze wyobrażenie. Jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, to nagle może się okaże, że hej, czy na pewno ja będę szczęśliwy, kiedy to osiągnę? Czy ja już nie miałem być szczęśliwy? Czy ja już nie miałem czuć spokoju miesiąc temu, rok temu? Przecież myślałem w podobny sposób. I chciałbym Was, moi drodzy, żebyście sobie dzisiaj, jutro. Naprawdę na spokojnie przysiedli, nawet spisali sobie wasze cele, wasze marzenia, wasze pragnienia, które macie, czy rzeczy, które gdzieś krążą wam po głowie, na czym się mocno skupiacie, jakieś pasje, hobby i tak dalej, i się zastanowili, nie? czy to jest na pewno dla mnie, tak? Czy bardziej chodzi o moje wyobrażenie, że będę miał szacun na dzielni, kiedy coś takiego ogarnę? Na przykład, kiedy coś takiego kupię. Wiesz, bo bardzo wyrafinowana marka zegarka na przykład, albo coś, to świadczy o prestiżu. Gówno, prawda? Yy, to jest wiara w wyobrażenie, tak? To jest tylko umowne. Żeśmy, yy, ja akurat G-Shocka noszę, lubię te zegarki. One są poza tym idioto odporne, więc dla mnie są świetne. Yy, ale na, żeśmy społecznie uznali, że ktoś ma Rolexa na łapie, i kluczyki od Bentleya, na przykład, to jak położy to na biurko, to on się przedstawił. I coś w tym jest. Ale pamiętać należy, że to jest pewne wyobrażenie, pewna iluzja, w którą żeśmy uwierzyli. I ona koniec końców nie świadczy o wartości tego czy innego człowieka. I miejmy też to na uwadze dla samych siebie. Po prostu. Bo to nam pomoże tego kijka w tyłku zluzować i doceniać to, co mamy. No. Możecie dać mi w komentarzach, he, z chęcią poczytam, y, w co Wam dała wiara, wyobrażenia jakieś, nie? Zauważcie, tutaj bym zwrócił szczególną uwagę, jeżeli chcecie kupić jakieś rzeczy, kiedy skupiacie się na marce, na czymś, wiesz, o co chodzi. Ja jeszcze podam prosty przykład. Chcieliśmy kupić vana, takiego rodzinnego, przedmiosobowego, y, i skończyło się na tym, że kupiłem... Y, Citroena, C4 Grand Picasso, bardzo fajne auto. No ale oczywiście, wiecie, choinka, Francuz, nie samochodów, no F się nie kupuje, no bo się nasłuchałem Januszy od VW. No fakt, że wcześniej miałem Skody, no to też Volkswagen, Volkswagena jako Volkswagena nie miałem nigdy, ale miałem Skody i tak dalej, no to, to grupa Volkswagena jest. I też byłem zadowolony z tych samochodów. No i, kurde, wiecie, się nasłuchałem tych wszystkich kocmopałów, że samochody to jest tak, Audi, VW, ewentualnie BMW, Mercedes, nie, reszta to są śmietniki, nie, a już w ogóle wszystkie Francuzy. I gdybym szedł tym tokiem rozumowania, to w kwocie, którą miałem, bym kupił starszy samochód z większym przebiegiem, brzydszy yy, i nie wiadomo, jak to by się skończyło. Nie? A postawiłem, mówię, nie, dobra, zostawmy tą iluzję i. Bądźmy racjonalni. Nie? No, oczywiście zrobiłem odpowiedni research, no i spadło na Cytrynę. Mam ją 8 miesięcy? Jestem niesamowicie zadowolony z tego samochodu. I, kochani, patrząc w ten sposób na to, naprawdę wiara w pewne wyobrażenia ma ogromny wpływ na decyzje, jakie my podejmujemy. Spójrzcie na to w ten sposób i zastanówcie się. Czy to jest na pewno dla Was? Czy to, co chcecie kupić, zrobić, osiągnąć, zdobyć? Czy to jest na pewno Wasze? Czy to jest jednak Wasze wyobrażenie, które wpływa na to, co robicie? Trochę trzeba, wiecie, taki zimny prysznic wziąć, zatrzymać się, mały kroczek w tył i trochę dalej na to wszystko spojrzeć. Z dalszej perspektywy więcej widać. I tym bym kończył. Ja Wam życzę miłego piąteczka, piątunia. Zachęcam do wspierania kanału, zachęcam do łapkowania, udostępniania tych materiałów, by te kliny docierały do jak największej ilości osób, bo uważam, że tematy tu poruszane są absolutnie dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla osób uzależnionych. I nie bądźmy samolubnymi bucami, udostępniajmy materiały. Dobrego i do zobaczenia w niedzielę. Cześć.